Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta odbyła się w Oświęcimskim Centrum Kultury 29 sierpnia. Radni stawili się w komplecie. Główna część obrad została zdominowana przez dwa punkty programu sesji. Najpierw miało miejsce sprawozdanie z pracy prezydenta. Potem ponad godzinę zajęła dyskusja i głosowanie nad uchwaleniem wydzierżawienia gruntu dla klubu piłkarskiego KS Soła. Jeżeli chodzi umowę na czas 10 lat, to jest możliwość inwestowania za zgodą wydzierżawiających. Po drugie, w tym momencie, jeżeli to jest na 10 lat, jest ograniczona możliwość rozwiązania umowy przez miasto. Kolejny punkt mówi, że w takich sytuacjach w umowie muszą być określone sytuacje, w których umowę można rozwiązać. To siłą rzeczy powoduje trudność, że w samej umowie jest trudność określenia wszystkich możliwych sytuacji rozwiązania umowy, bo mogą zaistnieć sytuacje uzasadniające rozwiązanie umowy trudne do przewidzenia w chwili jej zawarcia. I kolejna kwestia, że w przypadku zabudowy dzierżawionego terenu na podstawie zezwolenia na budowę za zgodą Rady Miasta możliwe jest sprzedaż gruntu na rzecz dzierżawcy w trybie bezprzetargowym w okresie ważności umowy zawartej na okres 10 lat. Jeżeli chodzi o umowę na czas nieoznaczony, to oczywiście podobnie jak w przypadku umowy na 10 lat jest możliwość finansowania za zgodą wydzierżawiającej. Rozwiązanie umowy może nastąpić po upływie okresu wypowiedzenia. Nie ma konieczności określenia w umowie przyczyny rozwiązania umowy przez obie strony. Wystarczy zastrzec w umowie okres wypowiedzenia. W przypadku umowy na czas nieoznaczony jest większa kontrola gminy nad dzierżawcą z uwagi na możliwość łatwiejszego rozwiązania umowy. I kolejna kwestia, według opinii radców prawnych w przypadku zabudowy dzierżawionego terenu na podstawie zezwolenia na budowę oraz po upływie 10 lat dzierżawy za zgodą Rady Miasta możliwa jest sprzedaż gruntu na rzecz dzierżawcy w trybie bezprzetargowym po upływie 10 lat dzierżawy. Do tej pory taka wypowiedź nie była stosowana. A dlaczego tak strasznie upiera się, aby był to czas nieokreślony? Przecież jeżeli do 10 lat Soła Oświęcim chce grunty na 10 lat. Jeżeli do 10 lat, dajmy na to, wszyscy zakładamy, że będzie dobrze. Nikt nie zakłada, że będzie źle. Więc w czym jest problem? Chodzi głównie o wypowiedzenia tej umowy. My jako klub czuliśmy się bezpieczniej z uwagi na inwestycje, gdyby umowa na czas określony. Proszę Państwa Radnych o podjęcie takiej uchwały. Prosiłbym również o dopisanie uczelni, które pytanie prowadzi na dalej działalność kulturalną oraz rekreacyjną. Boicie się tego, że za powiedzmy 3-4 lata miasto Wam jednak powie, a nie, jednak nie chcemy, tak? I 3 miesiące macie, czy tam 4 miesiące zgodnie z umową na zakończenie, na powiedzenie tego się boicie po prostu? Czuję się bezpieczniej, gdybyśmy to mieli 10 lat, a nie czasem. Co Państwo zamierzacie w sytuacji, kiedy umowa wygaśnie? Jeżeli Państwo zrealizujecie tę inwestycję, odbywa 10 lat. Przysłuchuję się, Panie Przewodniczący, z tej dyskusji. Płoc mi się jeszcze na głowie. Przecież jest inwestor, który chce wyłożyć 10 milionów złotych na terenach miejskich. Prosi miasto o wydzierżawienie gruntu na 10 lat. A my zamiast ucieszyć się z tego tytułu, że jest ktoś taki, kto chce na spod wyłożyć 10 milionów złotych, Szanowni Państwo, w historii oświęcimskiej piłki nożnej, nie wiem, czy to jest 20-letni budżet, czy nawet 100-letni budżet, no nie wiem, tyle nie ma nawet piłka nożna, ale od czasu powstania Unii i grania w piłkę nożną, to chyba takich pieniędzy przez ten cały okres nie było. My się zastanawiamy, co zrobić, jeśli inwestor do nas wnioskuje o wydzierżawienie na 10 lat. Prezydent zadaje pytanie, co będzie za 10 lat? Szanowni Państwo, czy ktoś jest w stanie wstać teraz i powiedzieć, co będzie robił za 10 lat? Proszę bardzo, jest ktoś taki, kto wstanie i powie, co będzie robił za 10 lat? Czy jeśli ktoś przychodzi, szczera na przykład teraz paluszki beskidzkie, jak sponsorują Unię Oświęcim Hokeja, czy też są takie warunki, że pyta się Pan Prezydent inwestora, czy będzie Pan, co Pan będzie robił za 10 lat?
Nie, naszą intencją jest to, żebyście Państwo budowali, żeby sport się rozwijał i to też dedykuję Panu Radnemu, bo tak troszeczkę się rozwija. Sam Pan wie, ja głosowałem za 10 latami na komisję, ale powiem szczerze, ja sobie źle to zinterpretowałem, natomiast pozwoliłem sobie dobrze przejrzeć te przepisy pełne. Dziękuję prawnikowi, że też przywołał te przepisy, żeby Państwo radni mieli naprawdę jasne. My musimy niestety wbrew pozorom dbać o interes miasta. Jako radna jestem przychylna Państwa zamierzeniom. Jestem za tym, żeby tę działalność tam uruchomić sportowo-kulturalno-rekreacyjną. Wyraz niezgody nawet przypadkowe wydzierżawienie gruntu położonego w Oświęcimiu na plantach na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność sportową, rekreacyjną i kulturalną. Głosowanie nad tym punktem zakończyło się uchwaleniem dzierżawy dla klubu z Oświęcimia na bezterminowy okres, co umożliwi mu rozpoczęcie inwestycji na oświęcimskich plantach, gdzie powstać ma nowoczesna trybuna i boisko treningowe ze sztuczną murawą i oświetleniem. Senat uchwalił się za przyjęcie projektu uchwały, kto z Państwa jest przeciwny?